Witam. W tym filmie będę testował żyłkę firmy Echo. Jest to Black Diamond 2,70 mm grubości. Przekrój żyłki to jest taki skręcony kwadrat. Teraz bardzo popularne się robią tego typu żyłki. Zobaczymy, jak ona sobie radzi. Wiele osób je chwali. Chciałem sam przetestować, na własnej skórze się przekonać, czy to jest dobra żyłka. Do tego testu posłużę się kosą spalinową Stihl FS130 o mocy 1,9 konia. Jak również przygotowałem tutaj pas trawy o szerokości 1,8 metra. To jest tyle, ile biorę za jednym pokosem i długości 25 metrów. Poprzednio na tej łące testowałem żyłki Stihla, więc będę mógł je porównać do tej Echo Black Diamond. To, co jeszcze muszę zaznaczyć, to jest to, że na tej łące to jest drugi pokos. Poprzedni pokos nie był zbierany, więc ta trawa, która teraz tutaj jest, ona przerosła siano. To siano tam ciągle pod spodem leży, dlatego koszenie będzie dużo trudniejsze i cięższe, niż to się wydaje, jeśli patrzeć tylko na wysokość tej trawy. Głowica, jakiej użyję, to jest głowica z wysuwem ręcznym, więc tutaj nie ma prawa żyłka się sama wysunąć. Tak jak ją ustawimy, tyle ma zostać do samego końca koszenia. Więc teraz tutaj dociąłem żyłkę na 15 cm. Jest 15 z każdej strony. Jest 15. Może jeszcze zobaczmy, jak ta żyłka wygląda. To jest taki, jak widać, skręcony kwadrat. Wygląda na bardzo ostrą. Także zobaczymy, jak sobie poradzi. Thank you.
temu na tej samej łące przeprowadzałem niemal identyczny test, używając żyłek sztyla okrągłej i kwadratowej. Ponieważ to było niedawno, trawa ta sama, pogoda taka sama, więc do tamtego testu się odniosę i porównam tą dzisiejszą żyłkę, czyli Echo Black Diamond, z żyłkami sztyla. Najpierw sprawdźmy zużycie. Tutaj mamy 14,5 cm, czyli jest o pół centymetra krótsza niż na początku testu. Z drugiej strony też około 14,5 cm. Czyli pół centymetra z każdej strony żyłka się zerwała, zużyła. Jest krótsza o pół centymetra. Same końcówki. Tu jeszcze nawet widać ten kształt kwadratu. Nie jest tak źle, tylko brakuje pół centymetra. Z drugiej strony, o, tutaj trochę bardziej poszarpana. Ale przypominam, to jest 25 metrów długości, 1,80 m szerokości, także jakieś zużycie jest usprawiedliwione. Natomiast dla porównania przyniosłem też żyłki sztyla, które testowałem ostatnio. I obie z nich, to jest kwadratowa, nie straciły nic na długości. Tutaj może nawet widać, o, ostre zakończenie, czyli tutaj była obcinana. Nic na długości nie straciła. Z drugiego końca natomiast na długości też nie straciła, ale zaczęła się już tutaj strzępić. To jest taka sama grubość jak ta żyłka Echo. To samo teraz pokażę żyłkę okrągłą, którą testowałem ostatnio. Też widać, że na długości nic nie ubyło. Jest równo obcięta. Tutaj nic nie straciła. Z drugiej strony tak samo, tylko wystrzępiła się. Podobnie jak w przypadku żyłki kwadratowej. Więc Echo poradziło sobie odrobinę gorzej. Ale to jest naprawdę pół centymetra na takim odcinku. To jest mała różnica. Jeśli chodzi o moje własne odczucia z koszenia, to tą żyłką, czyli Echo Black Diamond, kosi się przyjemnie. Czuć, że jest ostra, choć przyznam, że żyłką sztyla kwadratową kosiło się mi lżej. Okrągłą nie, ale kwadratową tak. Do tego zauważyłem coś nietypowego, czego jeszcze w żadnej żółce wcześniej nie widziałem. Mianowicie ta żyłka bardzo ładnie zbiera i odrzuca pokos. Próbuję Wam to pokazać za chwilę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ta żyłka bardzo ładnie odrzuca całą trawę do tyłu, zostawiając koszącemu puste przedpole, gdzie dobrze widzi, czy jest wszystko skoszone, czy jest równo skoszone. Cała trawa idzie w tył. Nie zostawia ona jakiejś ładnej kubki oczywiście, tylko rzuca byle jak, ale jednak zgarnia wszystko z miejsca koszenia i wyrzuca do tyłu. Także podczas koszenia wszystko bardzo ładnie widać i ta trawa nie plącze się z żyłką. Ona tutaj nie leży tam, gdzie została skoszona, tylko jest wyrzucana do tyłu. I teraz kwestia chyba najważniejsza, czyli jak szybko kosi się tą żyłką. Otóż ten pas trawy skosiłem w 4 minuty 23 sekundy. Porównując ten czas do żyłek sztyla, którymi kosiłem poprzednio, taki sam pas trawy, Echo Black Diamond wyszła trochę gorzej. Tutaj mamy 4,23, sztyl okrągły 4,05, natomiast sztyl kwadratowy 3,30.
Podsumowując, jest to fajna żyłka, przyjemnie się nią kosi, podoba mi się to, jak odrzuca trawę z miejsca koszenia. Porównując ją do żyłek Stila, jest troszkę mniej trwała, troszkę wolniejsza od żyłki okrągłej, natomiast sporo wolniejsza od żyłki kwadratowej Stila. Natomiast na pewno nie wykluczałbym jej, to jest dobry zakup. W przyszłości postaram się jeszcze jakieś żyłki dla Was porównać, a na dzisiaj dziękuję.